Jest to wiadomość prywatna tylko do ławy przysięgłej suwerenów, wolnych ludzi, sędziów pokoju, prokuratorów pokoju. Powtarzam, jest to wiadomość prywatna tylko do ławy przysięgłej suwerenów, wolnych ludzi, Słowian, Polan, Lachów, Lechitów i wszystkich pozostałych plemion słowiańskich rozsianych po całym świecie i po całej galaktyce, także sędziów pokoju, prokuratorów pokoju i pozostałych pracowników pokoju i wolnych ludzi, którzy żyją już poza Matrixem i to zadeklarowali. Dzisiaj jest 21 maj, niedziela 2023. To już teraz kręcę trzeci film, dokładnie o tym samym temacie, ale widzę, że w pierwszym po prostu zapisywałem, ile tutaj jest kasy i mechaniczny błąd popełniłem, więc z góry przepraszam. Więc tutaj powinno być 43 zł w drobniakach, w tych monetach. 43 zł i dwie dziesiątki, to jest 20. Czyli w tym pierwszym filmie powiedziałem, że jest 53 zł, a tutaj jest 63 zł, więc z góry przepraszam za tą pomyłkę, która mi się wkradła w pierwszym filmie. Więc tutaj są drobniaki 63 zł i dwie dziesiątki, czyli razem jest 63 zł tutaj. Dobrze, nie przygotowałem w żaden sposób tych monet do tego filmu, nie polerowałem ich, więc niektóre są zakurzone, się nie świecą, a niektóre, jak widać, się świecą. Tylko tyle monet mam polskich. Tam gdzieś jeszcze może dziesiątkę czy dwie dziesiątki gdzieś w jakimś pudełku mam, ale tu nie o to chodzi, żeby wszystko pokazywać. Dobrze, więc to jest BG43 95 946. Tu jest podpis Prezia. Nie wiem, czy będzie widać. O, podpis Prezia. Tu jest 15 wrzesień 16 rok. Tutaj widzę, też jest ta sama data. 15 wrzesień 16 rok. Ten sam Prezio, ten sam podpis, numerek BI2206110. Więc to na potrzeby tego filmu tutaj mam. Różne inne pudełka z pieniędzmi, koperty i worki to mam w innym miejscu do osobnych celów, ok? Dobrze, więc państwo polskie od 6 lat, tak, to już 6 lat, już lubimy przyrodę i małe zwierzęta. O! Lubimy tych, którzy roznoszą zarazki, ok? Więc już od 6 lat państwo polskie zabrania mi, abym mógł swobodnie przekazywać pieniądze dzieciom jako kieszonkowe, na różne drobne wydatki, na waciki, różne dodatkowe pieniądze, żeby kupić dzieciom piórnik do szkoły, ołówki do szkoły, ekierkę do szkoły, długopisy do szkoły, kredki do szkoły, cyrkiel, ekierka i różne inne linijki, które się w piórniku mieszczą, tornister do szkoły, a do zdalnego szkolnego nauczania laptop jakiś, internet i różne gadżety do laptopa typu mysz, jakieś kości pamięci, zależy jaki to byłby laptop, o jakich parametrach, podrasowanie laptopa, żeby był bardziej wydajny, zoptymalizowany, jakiś większy dysk twardy, albo drugi dysk twardy, albo
co najmniej dwie duże karty pamięci i tak dalej, więc już 6 lat państwo polskie zabrania mi, aby mógł przekazać pieniądze dzieciom, nawet te, jeszcze raz powtarzam, nawet te monety, drobniaki i tak dalej, które znajduję na ulicach i chodnikach miast, jak idę po chodniku lub nie tylko po chodniku, jakieś ścieżki mogą być i tak dalej, to tam różne monety mogą być, więc niektórzy lubią mniej lub bardziej kolekcjonować różne monety, więc tygodniowo czy miesięcznie można mieć jakiś taki woreczek albo sakiewkę takich różnych monet, gdyby co. Więc państwo polskie nawet mi zabrania przekazywać dzieciom to, co znajdę na ulicach. A czasami można większe ilości znaleźć, jak się wie, gdzie się powinno chodzić, żeby znaleźć takie gadżety różne, które tutaj są dobrze. Więc nawet nie mogę wyjąć chociażby kilka takich groszaków z tej karty. No, na przykład, już tylko przykład, na przykład z tej karty. To jest 0,324, więc jeszcze jest ważna rok czasu ta karta, więc z tej karty albo z jakiejkolwiek innej karty mógłbym wziąć trochę papierków albo takich kółeczek zabitych w mennicy, tam jakieś odciski są, tam mennica tymi maszynami robi i te kółeczka w różne rzeczy takie są przyozdobione, dwukolorowe te kółeczka, jakieś cyferki, inne akcesoria tam są i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, więc już 6 lat państwo polskie mi zabrania, abym mógł swobodnie przekazywać to, co tutaj jest, ale w większych ilościach na tym stole dzieciom na ich potrzeby szkolne i tak dalej. I tak dalej. Więc wszyscy się możemy domyślać, co ja na to od samego początku, tylko że od ponad roku już dzielę się z tym, tą sytuacją z całym światem, żeby to było wiadomo, co robi parszywa zmiana i tak dalej. Dlatego wnioskuję o przyklepanie bezzwłoczne, bez większej zwłoki kary śmierci dla skundlonego, parszywego bandyty sądowego Magdalena Druzgała Szczepani-Kaliszewska. Lat około 54, niskiego wzrostu, nosi okulary i ma długie włosy. On teraz się może maskować, więc może mieć włosy o średniej długości albo krótkie i soczewki kontaktowe zamiast okularów. Ale jest niskiego wzrostu i jest szczupła. Jest to znany moim widzom, słuchaczom, subskrybentom bandyta wrocławski. Skundlony, parszywy bandyta wrocławski, międzynarodowy. Jej macki sięgają nawet poza UE. Jeszcze raz. Jej macki sięgają nawet poza UE, żeby to było jasne. Więc ten skundlony, parszywy bandyta jest bardzo groźny. Trzeba na niego uważać. Nęka mnie za pośrednictwem organizacji przestępczej pod nazwą Parszywa Zmiana. Część może uważać, że ta zmiana jakaś taka dobra była, jest lub będzie, a część po prostu już ogarnęła to, że ta zmiana po prostu jednak była parszywa od początku, więc skoro ta zmiana była parszywa, jest, to raczej będzie i ona się nie zmieni na lepsze, więc już chyba nigdy to nie będzie dobra zmiana, skoro od samego początku była parszywa, mimo że nikt tego nie widział.
Dlatego też uważam, że jest zasadne kara śmierci bezzwłocznie dla pracownika sądu. Jest to pracownik sądu. Jeszcze raz. Ten parszywy, skundlony bandyta to jest pracownik sądu rejonowego. OK? Wrocław, Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. Sekretariat to jest pokój 168, pierwsze piętro, więc tam często można tego bandytę spotkać, jak wchodzi i wychodzi do tego budynku, chodzi po tych schodach, po tym piętrze, z pokoju do pokoju i tak dalej. Więc państwo polskie zabrania mi i ten bandyta, ten parszywy, skundlony bandyta, za pośrednictwem różnych podobnych organizacji typu sądy cywilne, jakieś takie prokurwatorie nieznane mi, przestępcze organizacje za górami, za lasami z mojego punktu widzenia. Więc to jest działanie operacyjne, ustalone, świadome, kompleksowe, krok po kroku, bez żadnej pomyłki. To już trwa szósty rok. Szósty rok mam zabronione przez parszywą zmianę, aby przekazywać pieniądze dzieciom jako dodatkowe pieniądze kieszonkowe na waciki, na lody, lizaki, gadżety, na czasopisma w kiosku na przykład. Jakby chciał sobie jakieś gazetki kupić, na bilety MPK, bilety komunikacji miejskiej, na transport, na przemieszczanie się po mieście i tak dalej, i tak dalej. Więc niniejszym wnioskuję o przyklepanie kary śmierci w miarę bezzwłocznie. Państwo polskie nęka mnie uporczywie już szósty rok i chce mnie wpierdolić do jakiegoś skurwiałego i jebanego psychiatryka wrocławskiego. Na chuj wie jak długo. I być może w tym samym czasie także do aresztu, wcale nie tymczasowego, we Wrocławiu, też na chuj wie jak długo. I tam no, jakąś karmą dla psa, karmą dla królika, paszą dla konia, albo jakimś innym syfem karmić w tych super sympatycznych miejscach i tak dalej. Są to określenia moich doradców zagranicznych, więc proszę to zrozumieć. Dlatego też, jak już wspomniałem, kara śmierci niezwłocznie wykonana na bandycie wrocławskim, międzynarodowym, Magdalena Druzgała-Kaliszewska, od razu zwróci mi wolność i będę mógł swobodnie przemieszczać się po Polsce i żadne przestępcze organy władzy, ani milicja obywatelska i tak dalej, już nie będą się mnie czepiały i tak dalej, ponieważ to się dzieje na rozkaz, wyraźny rozkaz pisemny, podpisany rozkaz skundlonego, parszywego bandyty i przestępcy międzynarodowego Magdalena Druzgała-Szczepanik-Kaliszewska. Dziękuję.